Cześć! Jestem Krzysztof. Podejrzewam, że Ażur by mnie tutaj rozpoznał z zeszłorocznej edycji, tylko troszkę ucięło. Czy widzicie jakieś podobieństwo teraz? Albo może coś się zmieniło od tamtego czasu? Rodać się, proszę. Dobrze? T-shirt. Okay. Też. Brzuszek urósł? Na pewno. Jak już wspomniałem, byłem uczestnikiem poprzedniej edycji Guest Time Speakers i według mnie, subiektywnie, to był największy fuck-up prezentacyjny, jaki zrobiłem. Bo w pierwszej chwili, po zejściu, powiedzmy, ze sceny, już nigdy nie chciałem wystąpić. Ale tak się nie stało. Na dzień dzisiejszy, przez ten rok, dowiozłem 13 prezentacji 45-minutowych na różnych konferencjach. Przygotowałem 8 prezentacji, z czego 6 było długich, 45-minutowych. Złożyłem 48 wniosków o dostanie się na konferencję w całej Polsce, z czego tylko 6 zostało zaakceptowanych, więc początkujący prelegent tutaj, mogę powiedzieć, nie ma dobrze. I wraz z żoną odwiedziliśmy w tym czasie około 20 różnych konferencji w całej Polsce. A przedstawiało się to mniej więcej tak. Te pierwsze dwie to w zasadzie nie mają ogromnego znaczenia, ponieważ były wykonywane przez sieć, przez online, więc nie było tego, co jest tutaj, czyli stresu, nie było publiczności takiej żywca z mojej perspektywy widzianej. Natomiast kolejne to już coś innego. 3 razy na 4 Developers, Warszawa, Wrocław i Gdańsk. Dwukrotnie wystąpiłem na CareraCon, Wrocław i Poznań. I wystąpiłem też na 3 grupach dotnetowych w Polsce, czyli Białystok, Wrocław i Warszawa. Zaliczyłem biforek na programie Stoku w 2017 roku. Co ciekawe, dowiozłem swoje pierwsze dev warsztaty we Wrocławiu i tam też była prezentacja około godzinna. No i obecnie jest mój kolejny występ. Czy kojarzycie coś takiego jak teoria 10 tysięcy godzin? Nie muszę wyjaśniać. Więc mogę śmiało powiedzieć, że oprócz samych prezentacji i występowania na scenie robiłem coś więcej. Otóż w tym roku uruchomiłem swój podcast dotyczący właśnie konferencji, relacji z konferencji. W planach są troszkę inne też działalności, jakieś wywiady i tak dalej. Ale to pozwoliło rozwijać mi skill mówienia i także przy nagrywaniu podcastu nikt mnie nie widzi, tak? Więc mogę sobie pozwolić na różne zachowania. Jestem bardziej śmiały niż na scenie. Karaoke. Możecie się śmiać, ale w tym roku 9-krotnie byłem na karaoke, z czego ponad 30 piosenek wykonałem i co mi to dało? Kontakt z mikrofonem, to jest jedno. Druga rzecz, publiczność, różna publiczność, więc na pewno jakiś problem ze stresem tutaj został zniwelowany oraz to, że kształtowałem mój aparat mowy, więc na karaoke się śpiewa, nie? To wiadomo. No i oprócz tego ponad 60 dni nagrywałem Snapchata po angielsku. Nie znam za dobrze angielskiego, więc to było takie dodatkowe wyzwanie dla mnie. Ale na pewno to w jakiś sposób pozwoliło mi się otworzyć do ludzi i też rozwijać ponownie aparat mój mowy. Miałem problemy z Snapchatem, przeniosłem się na Instagrama i na chwilę obecną troszkę to zostało zaniechane. Ale okej, nagrałem też swojego pierwszego vloga. Dobrze, rozwój. Oprócz tego nie poprzestałem na laurach i jako, że byłem na tylu drogą nie polecam tej książki za bardzo i też przeczytałem książkę Orłosia, nie pamiętam teraz tytułu, ale też tak średnio do mnie dotarła. No, generalnie. Czytanie książek fabularnych, po co? No, żeby rozwijać po prostu wiedzę na temat słownictwa i wypowiadania się, więc myślę, że to też w jakiś sposób mi tutaj pomaga. To jest ciekawe. Kościół, to ostatnio wpadło mi do głowy. Po co jest kościół potrzebny prelegentowi? Bo przecież tam można pójść i można publicznie, nie wiem, powydzierać się. Normalnie nie można tego zrobić, tak? Ale na pewno można tutaj coś testować. I w tym czasie, gdy odwiedziłem te wszystkie, powiedzmy, konferencje, kilka prezentacji dowiozłem, wyklarowały mi się pewne cele, co bym chciał wykonać w przyszłości, tak? Może gdzie bym chciał wystąpić na jakiejś scenie, może jakieś efektywne, uzyskał jakieś ciekawe noty. Obecnie są
powiedzmy słabe, ale w przyszłości zamierzam je podnieść. Dobrze. I powiem teraz taką anegdotkę. Przyjeżdża muzyk do miasta i do Warszawy i napotyka pierwszego spotkanego żula, jak dostać się do filharmonii. Więc jak dostać się do filharmonii? Na to żul odpowiada: panie, musisz pan ćwiczyć, ćwiczyć, jeszcze raz ćwiczyć. I z tą myślą chciałbym was zostawić, żebyście tutaj, po tych warsztatach, nie poprzestali na laurach, tylko uderzyli na jakieś meetupy, na jakieś konferencje. Rafał tu zaprasza. Z tego co ja wiem, to generalnie rzecz biorąc, jak Maciek przestał występować na scenie, jest dużo wolnych slotów, więc wiele grup, przynajmniej z mojej perspektywy jako dotnetowca, zaprasza. Dziękuję za... Bardzo.